Dzień dobry. Podsumowując miniony rok w rozmowach z moimi klientami, szczególnie tymi mieszkającymi w Szkocji, miałem ważną wiadomość do przekazania dotyczącą planów szkockiego rządu na podniesienie podatków. Są to zmiany dość drastyczne, dlatego czułem się zobowiązany, aby moi klienci dowiedzieli się o tych zmianach jak najszybciej. Podejrzewam, że wielu z Was, mieszkających w Szkocji, usłyszało te nowości od swoich księgowych jeszcze przed świętami. I to jest właśnie taki moment, gdzie moja rola jako doradcy podatkowego staje się niezwykle istotna, zwłaszcza jeśli prowadzicie własne działalności i tym, tym razem na terenie Szkocji. W moim artykule na portalu mamona.co.uk, skierowanym do tych, którzy jeszcze nie słyszeli o tych zmianach od swoich księgowych, opisuję szczegóły jednej z moich przedświątecznych rozmów. Niestety, wiadomości nie są najlepsze, zarówno dla podatników zarabiających nieco więcej, dla właścicieli biznesów na terenie Szkocji, jak i dla tych osób, które pracują w finansach w Szkocji. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kilka kluczowych faktów. Szkocki rząd wprowadził właśnie nową 45% stawkę podatku dochodowego. Dla osób zarabiających między 75 a 125 tysięcy funtów. Co więcej, dla osób zarabiających powyżej 125 tysięcy funtów, ta stawka wzrosła do 48%. Także od najbliższego kwietnia ktoś, kto zarabia pomiędzy 100 a 125 tysięcy funtów, będzie płacił 67,5% podatków. To są znaczące zmiany. Które mogą mieć wpływ nie tylko na wasze osobiste finanse, ale również na sposób prowadzenia waszej działalności gospodarczej. No i tutaj chciałbym podkreślić, że złożoność tego nowego systemu podatkowego z wieloma stawkami i, i progami podatkowymi może stanowić wyzwanie dla sektora finansowego w Szkocji. Ym, dlatego też uważam, że ważne jest, abyście byli świadomi, jak te zmiany mogą wpłynąć na wasze decyzje inwestycyjne i planowanie przyszłości. Przyszłości finansowej. W kontekście tych zmian istotne jest, aby każdy z Was miał dostęp do profesjonalnej pomocy i doradztwa podatkowego. Jeśli jeszcze takiego nie macie lub wasze biuro księgowe nie posiada doradcy podatkowego, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału YouTube, gdzie będę uzupełniał waszą wiedzę. O wiadomości ze świata podatków. A teraz zapraszam Was do zapoznania się z moim artykułem na portalu mamona.co.uk, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących zmian podatkowych na terenie Szkocji. Ponieważ to ważne, abyście mieli pewność, że Wasze finanse są w dobrych rękach. Także do zobaczenia w kolejnym wideo. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym.